Inżynieria genetyczna i zmiana ludzkiego DNA ma stać się nierozerwalnym elementem łączonym z kolonizacją Marsa, a także Księżyca i innych planet. Astrobiolog i geomikrobiolog Kendall Lynch z Lunar and Planetary Institute w Houston wypowiedziała się w ten sposób podczas webinarium zorganizowanego przez Nowojorską Akademię Nauk dnia 12 maja. Tego rodzaju technologie mogą być bardzo potrzebne lub wręcz niezbędne do zasiedlenia innych planet przez człowieka, głosiła Kenda. Słysząc tak śmiałe i odważne poglądy podczas telekonferencji organizowanej przez jedną z najbogatszych Akademii Nauk w USA, można wręcz stwierdzić, że to nie jest pomysł powstały na drodze burzy mózgów, a plan, który wkrótce zacznie być realizowany. Od lat tęgie umysły tego świata głowią się nad kwestią życia człowieka na Marsie i innych planetach. Coś, co kiedyś pisane było w magazynach science fiction i budziło uśmiech na twarzy, dziś realizuje się na naszych oczach. A kwestia kolonizacji Marsa podejmowana jest również przez multimiliarderów, którzy w tym pomyśle dostrzegają szansę na niebagatelny zarobek. W tym przypadku wspomnieć można o Elonie Musku oraz Jeffie Bezosie, założycielu Amazona. Ten drugi staje do wyścigu i na poważnie myśli o podboju Księżyca, a w kolejnym etapie Marsa. Kolonizacja czerwonej planety jest trudnym zadaniem, zważywszy na duże różnice warunków panujących na Marsie względem tych na Ziemi. Takim utrudnieniem jest ciśnienie atmosferyczne, które na powierzchni Marsa stanowi niecały 1% ziemskiego. Możliwa awaria skafandra mieszkańca skutkować będzie natychmiastowym uśmierceniem w bardzo spektakularny sposób ze względu na zjawisko zbliżone do dekompresji, które wówczas powstanie. Błędem nie będzie powiedzenie, że życie mieszkańców Marsa będzie uzależnione od możliwej awarii skafandra lub innego sprzętu, który w tym przypadku będzie wyznacznikiem końca życia. Podobna sytuacja może wydarzyć się w przypadku budynku lub innego obiektu badawczego. Kolejnym zagrożeniem czekającym na Marsie jest jego bardzo słabe pole magnetyczne i cienka atmosfera, która nie jest w stanie zatrzymać zagrażającego życiu człowieka szkodliwego promieniowania kosmicznego w taki sposób, w jaki czyni to Ziemia. Zatem wyzwania architektoniczne w kwestii budynków na Marsie, a także skafandrów dla człowieka, są jednymi z największych, gdyż jak wiemy, sprzęt bywa zawodny, a kiedy zawiedzie na Marsie, wówczas wielu jego ludzkich mieszkańców może udać się na wieczny spoczynek. Sprawa kolonizacji Marsa jest złożona i składa się z wielu dziedzin nauki. Każda z nich wymaga odpowiedniego przystosowania do nowych warunków. Skupiając się na rozwiązaniach technologicznych, niekiedy można zapomnieć o niezbędnym czynniku, bez którego kolonizacja czerwonej planety przez człowieka w ogóle się nie powiedzie. Jest nim ludzka psychika. Odosobnienie, samotność i świadomość, że rodzinny dom znajduje się blisko 58 milionów kilometrów dalej, może przytłoczyć nawet najbardziej twardego człowieka. Dlatego też w połowie 2020 roku NASA zaczęła szukać śmiałków, dla których spędzenie kilku miesięcy w izolacji nie stanowi problemu. Eksperyment odbędzie się w Moskwie i jego głównym założeniem jest obserwacja badanych i zebranie jak największej ilości informacji w kwestii zmiany zachowania człowieka w warunkach odosobnienia. Jednakże wspomniana astrobiolog Kendall Lynch sądzi, że jeśli ludzkość kiedykolwiek osiedli się na Marsie, to niestety będzie musiała stać się nieco mniej ludzka. Misje załogowe na Marsa, które NASA zamierza rozpocząć w latach 30. XXI wieku, będą wielkim wyzwaniem dla astronautów. Wysokie promieniowanie, niszcząca kości mikrograwitacja to tylko część problemów. Kendall Lynch uważa, że jeśli chcemy pozostać na czerwonej planecie zdrowi, silni i bezpieczni, będziemy musieli wprowadzić pewne zmiany w ludzkim kodzie genetycznym. Christopher Mason, genetyk z Nowojorskiego Uniwersytetu Cornella, mówił, że malutkie zwierzęta o nazwie niesporczaki będą kluczowe, jeśli ludzkość na poważnie myśli o podboju kosmosu. Christopher zaznaczył, że w laboratoriach, w których przebywał, miały miejsce udane modyfikacje ludzkich komórek za pomocą DNA niesporczaków.
Te malutkie zwierzęta, których długość wynosi do 1 mm, są najbardziej odporne na warunki zewnętrzne ze wszystkich poznanych człowiekowi organizmów. Kiedy obniżą swoją aktywność życiową, mogą przetrwać w temperaturach oscylujących w granicach zera absolutnego do 150 stopni Celsjusza. Mogą przeżyć nie pijąc wody przez 100 lat i wytrzymać ciśnienie ponad 6000 atmosfer. Dodatkowo wykazują niebywałą odporność na promieniowanie jonizujące. Właśnie ze względu na te cechy niesporczaki cieszą się popularnością wśród genetyków i astrobiologów. Zmodyfikowane ludzkie komórki za pomocą DNA tych unikatowych zwierzątek wykazywały znacznie większą odporność na promieniowanie niż ich normalne odpowiedniki. Christopher Mason powiedział, że NASA i inne agencje kosmiczne podejmują kolejne kroki w celu ochrony swoich astronautów za pomocą innowacyjnych leków. Dlatego rozważenie tzw. ochrony genetycznej nie będzie trudne dla NASA, o ile ten sposób okaże się bezpieczny. W gronie zainteresowań genetyków, oprócz niesporczaków, znajdują się również drobnoustroje, takie jak odporna na promieniowanie bakteria Deinococcus radiodurans. Podczas webinarium stwierdzono, że wykorzystywanie unikatowych cech różnych mikroorganizmów i zwierząt i zaimplementowanie ich do ludzkiego DNA umożliwi astronautom podróż znacznie dalszą niż na Marsa. Głównym kandydatem na kolejną misję kosmiczną jest księżyc Jowisza Europa, bowiem kryje on ogromny ocean pod lodową skorupą. Unowocześniony człowiek z powodzeniem będzie mógł eksplorować Europę, która jest bardzo zimna i leży w sercu potężnych pasów radiacyjnych Jowisza. Jeśli człowiek w ogóle tam dotrze, to bez zmiany DNA nawet zaawansowane skafandry nie będą w stanie zapewnić bezpieczeństwa, a ludzkie ciało zostałoby całkowicie spalone przez potężną ilość skrajnie silnego promieniowania. Christopher Mason powiedział, że na obecną chwilę, a nawet w perspektywie przyszłych lat, ludzkość nie będzie w stanie stworzyć takiego rodzaju osłony, która zatrzyma potężne ilości promieniowania takie jak te znajdujące się na Europie. Inżynieria genetyczna i zapożyczenie od mikroorganizmów ich najlepszych cech pozwoli przynajmniej rozważyć możliwość wysłania astronautów na Europę, gdyż ta współcześnie uważana jest za jedno z najbardziej obiecujących miejsc umieszczonych w programie eksploracji planet NASA. Kendall Lynch sądzi, że modyfikowanie DNA na pewno nie będzie zarezerwowane jedynie dla kolonizacyjnych pionierów. Ostatnie postępy w biologii syntetycznej zwiastują przyszłość, w której malutkie organizmy pomogą szerszemu gronu kolonistów w założeniu przyczółka ludzkości na czerwonej planecie, dodaje Lynch. Część naukowców zasugerowała, że wzajemne modyfikowanie mikroorganizmów może pomóc w terraformowaniu Marsa, zmieniając go w świat bardziej przyjazny dla człowieka. Lecz ta możliwość przyczynia się do problemów na gruncie etycznym, ponieważ spływające dane i przesłanki z czerwonej planety wydają się świadczyć, iż w podziemnych jeziorach i jego głębokich warstwach może rozkwitać życie wielu mikroorganizmów. Dla przykładu, w wielu próbkach marsjańskich skał znaleziono cząsteczki organiczne, a zostały one wykryte w laboratorium umieszczonym na pokładzie łazika Curiosity. Dodatkowo współcześnie wysoko nieetyczne wydaje się wprowadzenie zmian w ludzkim DNA. Uważa się, że zabawa w Boga może przynieść ludzkości więcej szkód niż pożytku. Zważywszy na współcześnie następującą degenerację ludzkiej społeczności, posiadanie możliwości zmiany kodu genetycznego i dodawaniu człowiekowi nowych cech może całkowicie wyprzeć istotę Boga z ludzkiej świadomości, czyniąc człowieka zapatrzonego w siebie egoistę, który może zmieniać swoje genetyczne cechy według własnego upodobania. Z całą pewnością można stwierdzić, że pomysł przetransportowania najlepszych cech niesporczaków do ludzkiego ciała sprzyja łatwiejszemu podbijaniu kosmosu. Jednak czy ludzkość jest na pewno na to gotowa? Na obecną chwilę prace nad modyfikacją ludzkiego DNA przy współpracy z niesporczakami są na stosunkowo początkującym poziomie, i nie wiadomo, czy prace zostaną przerwane lub przyspieszą i zostaną utajnione, kiedy wyniki będą bardzo obiecujące. W tym momencie kieruję do Was pytanie. Czy uważacie, że etyka i moralność na obecną chwilę to blokada rozwoju ludzkości? Czy po prostu człowiek dotychczas nie osiągnął etycznego minimum, w oparciu o które może podbijać świat?
Gdyby ludzka moralność i etyka była wysoka, zapewne naukowcy nie zastanawialiby się, czy dany zabieg jest moralny, czy nie. Współpraca z niesporczakami może przynieść tyle samo korzyści, co problemów. Jednakże to od nas samych zależy, w jaki sposób podejdziemy do tej sprawy i jak rozwiążemy problemy, które stwarza. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia.